Witam serdecznie. Ja po tej stronie Bullet. Pogramy sobie w Exozombie. To co będziecie filmik. And I was the match those fucks had used to start it. I just couldn't remember any of it till now. Shit! This place is coming apart! Take him down! But you can't stop being what you truly are. Come on! Go, go, go! Even if it's a monster. Lucky? Take a good look at us. Look, if we survive, chances are Oz did too. We gotta be sure. So what happens if we find him? I think we all know the answer to that one, though. We picked up some close chatter. We think it's an Atlas Black site. We start there. Atlas had always posed as the savior of mankind, while constructing some of the most horrific and lethal weapons to exterminate it, all for cold, hard cash. The only difference being, this weapon came home. Dobra, jak mówiłem wcześniej, pogramy sobie w Exozombie, bo chcieliście to, chcieliście tego. Oczywiście góry online. Kontynuujemy. Mecz prywatny będziemy znaleźć grę. Mecz prywatny, dobra. Konfiguracja gry, mapa. Mapa, mamy pobierz więcej mapy. No, ja mam na więcej sobie wszystkie mapy jakie są. Raz, dwa, trzy, cztery. Są tylko niestety tylko cztery. Szkoda, że tak mało, ale lepsze to niż nic, tak? Dobra. To wchodzimy najpierw do Outbreaka, co nie? I weźmiemy sobie... start gry i dobra. Mecz prywatny i będziemy grać solo. Zobaczycie ogólnie jak to wygląda i tak dalej, bo na pewno chcieliście. Ja też miałem zamiar to ogólnie w to nagrać. Będą też tak po trzy serie tak na każdej mapie. No to też trochę będzie tych zombiaków. Ale jak wyjdzie nowa mapa, oczywiście do Black Opsa 3, to bez wahania będę nagrywał, na pewno, na pewno. O to się nie musicie martwić nawet. W tym będę kontynuował mapy z Exo Zombie. Oczywiście, dobra, czekam aż to się ładnie załaduje, mam nadzieję, że tak za długo nie będziemy ogólnie czekać. O, idzie. No. Dajesz mały, bo te ludzie czekają i chcą nas oglądać. Zobaczcie, jak mi w ogóle idzie. Dobra. Jestem jakimś siwym dziadkiem ogólnie. A po drugie, to jest tak. Tutaj mamy takie TTT. Musimy właśnie połączać, żeby co nieco odblokować. Tutaj mamy broń za 500. Zębiaki są takie jak widać. O, nie wiem po co ja w ogóle. Ożesz ty. To się trochę inaczej gra niż w inne Call of Duty, ale trochę podobnie. O ja, ale się zakrwawiłem. To sobie też. A to jest 500. A, egzoleki. Runda druga. Mamy 840. Może je sobie wezmę. Zaraz broń z tego. Ze ściany. Okej. Mamy w miarę sporo amunicji, ale zombiaków jest coraz mniej. Znaczy coraz więcej chciałem powiedzieć, ale wiadomo, likwidując ich jest coraz mniej. Insta kill to ogólnie to jest.
A nie, nie, to jest taki ten kabum. Dobra, mamy ponad 2000. Otwórzmy jakąś bramę. Dobra, wezmę sobie jakąś lepszą broń. Gdzie tutaj są nasi koledzy? O, tutaj jest jeden. No, reloading, ale mówisz sam do siebie, no bo gram solo. Trochę się tutaj zebrało. Tutaj można sobie ogólnie polepszać pancerz i tak dalej. O, podwójne punkty, super. Podwójne punkty akurat mi się przydadzą. Nie wiem, jak daleko dojdę. Ale miejcie dobrą nadzieję, że w miarę daleko. Mamy 1500, może tutaj sobie otworzę. Dobra, to musimy coś tak włączyć, dobra. Widzicie, każdy jakiś tam ma właśnie te swoje te dziwne rzeczy. Nie wiem, jak to nazwać. Ciekawe, czy tak też sobie trochę więcej nabije punktów? Nie wiem. Gdzie my możemy teraz iść? Tutaj ognie też są easter eggi, ale ja ich oczywiście nie znam. Teraz to sobie otworzymy. Tutaj mamy... A, to jest ten. To są... A właśnie, to są ogólnie zasilania do pewnych rzeczy, które nam są potrzebne. 2500. Czy coś jeszcze z ten przegapiłem? Dobra, niedługo pójdziemy po Edzo, że będziemy mogli wyżej skakać. Właśnie ogólnie skakać, tak? Tutaj mamy tych. Ojej, kuś! Ale was jest tutaj. Gdzie to się szło po te? Po te Exo. Kurczę, dokładnie nie pamiętam. Dobra, jesteśmy tutaj. Bo ja to zazwyczaj szedłem inną drogą, dokładnie tędy. I tędy to już prędzej trafiałem. Nie mam za dużo ognie. Punktów. O, to trochę kosztuje. Jesteśmy dopiero w trzeciej rundzie. Nie, to musimy ich trochę powybijać. Musimy ich trochę powybijać, żeby dostać się więcej punktów, żeby się dostać się dalej. No wiem, że jest mało, ale ja jeszcze coś tam mam. No kurczę, 10 punktów mi zabrakło. A! Wszystko będzie dobrze. Teraz będzie czwarta runda. Municji mam jeszcze w miarę. Mam nadzieję, że nic strasznego mnie nie spotka w tym momencie. Dobra. Tutaj mamy łebka. Dobra, otwieramy. Otwieramy. Oto jest skrzynka do rysowania. Ja to tak nazywam skrzynka, bo tam się losuje broń, tak. Takie przyzwyczajenie. O, coś mi spadło. Municji coraz mniej. O, na rysowanie mi się ten trafiło. O, maksamo. Spokojnie, bo ktoś mi się uda zdobyć. O, dej, bo to mi zniknie zaraz. Kurde, na chama poszedłem, ale cóż.
Aha, strzelbę wylosowałem. No dobra, może być to. I podejrzewam, że... A nie, zmieniłem. A nie zmieniłem, kurczę, ja pierniczę. Dobra. Dobra, co my tutaj mam? Aha, to musimy włączyć. Tego głupka sobie zostawię. Czy ja dobrze idę? Chyba nie. Znaczy nie, ogólnie dobrze pomyślałem. Na pewno górą muszę pójść. Mam 4 granaty. To się szło... A, tędy się szło. I teraz muszę to otworzyć. No i to sobie Exo sobie weźmiemy. Exo pancerz. No. Teraz można sobie trochę polatać. Dobra, gdzieś nam został jeszcze jeden pacjent. Może pora go tak ogólnie, tak powiem, zabić. Gdzieś on na pewno jest, on się wlecze, ja go ogólnie... Zostawiłem, no właśnie. Dobra, to był ostatni pajac. Runda czwarta. Dobra, ja stąd spadam na razie. Co to za krzyki? A, to psy. A nie, tędy nie mogę. Jakie śmieszne te psy, to nie? To są same psiaki? Chyba tak, może będzie max samo. O, max samo. I standard, to nie? O, tutaj nam wypadło coś. Dobra. Szóstką to mamy. Szóstkę, gdzie mamy szóstkę? To nam będzie pomagało, bo będzie rozwalało nam też zombiaków. Idą łosie. Idą. O, widzicie? I jeszcze nam punkty zbiera. Więcej marka was nie miała. Gdzie by jeszcze sobie pójść? To można sobie ulepszać ogólnie te exo całe. Broni też oczywiście można ulepszać. Ale mi się wydaje, że się skupimy na razie na exo. To kurczę, gdzie one były? Nie pamiętam dokładnie. Na pewno minąłem i to kurczę wielokrotnie pewnie minąłem. Runda szósta. Spadać mi stąd. No bo to mamy wyjście. A nie, to nie jest wyjście nawet. O, jedno exo tutaj mamy. Dobra, jesteśmy tutaj.
tutaj nam coś spadło. O ja, elektryczne stopnie syny. Zdążę? Tak, zdążyłem. I szóstką też. Wow, now that's a real high. Robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Oj, 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 niedobrze się robi. Aj. Kurczę, było tak świetnie, ale ja jeszcze żyję. Mogę to w miarę przeżyć. No tak, zajebiście to przeżyję. Przepraszam za ten wyraz słownictwa, ale po prostu mi się wymskło. Dobra, idę coś wylosować, jak mi się uda. Raz, dwa. Aha, mamy laser. Aha, muszę z powrotem chyba Exo pokupować sobie. Kurde, twardzi są. Dobra, jeszcze żyję. A, tutaj mam broń, spoko. Myślałem, że nie mam broni, ale no, jest okej. Dobra, ja sobie może ten... jakiś Exo wykupię. Exo powietrzne, jak to się robiło? Nie wiem, jak się Exo ten, bo to... czy to się tu robiło, czy... No nie pamiętam, no naprawdę nie pamiętam. O, to mamy kadłubca. Runda teraz będzie chyba ósma. Albo siódma. Ósma runda. Dobra. To jest mocniejsze od tamtego badziewia. No zaraz mi się amunicja skończy. Ojejkuś. Dobrze, że jeszcze nie ma tych zombie z Exo. O, właśnie są. A uciekaj byszko do dziury. Dam radę? Aj, zarąbali mnie w ósmej rundzie, porażka. No nic, po prostu... kiedyś mi szło lepiej, tak to wiadomo kiedyś, ale... jeśli chodzi o Exo, to nie było tak źle, moim zdaniem. No. No, moim zdaniem mi się wydaje, że to będzie... ogólnie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Exo Zombie, no to trzymajcie się i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć, pa! Jeśli spodobał się filmik, daj subskrypcję oraz lajka w górę, skomentuj ogólnie filmik, możesz przesłać dalej znajomym, jak uważasz, że warto. I trzymaj za mnie kciuki, żebym wrzucał jeszcze więcej filmików. Jeśli chcecie, oczywiście nadal Retro Pixel albo Advanced Warfare, to napisz w komentarzu. Nawet jak nie napiszesz, to i tak nagram. Trzymajcie się, cześć.